Bardzo dziękuję. A teraz poproszę o wystąpienie Joannę Wawrzyniak, która zamieni się z Mikołajem miejscami. Joanna Wawrzyniak jest znana z tego, że w swojej działalności badawczej zajmowała się na przykład byłymi opozycjonistami, ale też członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli kombatantami PRL-owskimi. A dzisiaj opowie o prywatyzacji w perspektywie biograficznej. Bardzo dziękuję. Ja będę mówić o projekcie, który jest projektem taki work in progress, a właściwie work in slow progress. Ale zanim o nim będę mówić, to pozwolę sobie zacząć od kilku cytatów z książki Stetsa Terkela, Working, Pracując, która na początku lat 70. zrobiła karierę w USA. Terkel, lewicowy dziennikarz, w tej książce zapisał dziesiątki doświadczeń pracujących Amerykanów i pisał we wstępie. Oto widmo, które pewnie najczęściej straszy pracujących. Planowana nieprzydatność ludzi, podobna do planowanej nieprzydatności tego, co produkują albo sprzedają. Ich strach przed byciem niepotrzebnym w świecie niepotrzebnych rzeczy najdokładniej obrazuje nienaturalność, surrealność tego, co dziś zwykle nazywa się pracą. Jakkolwiek współcześnie brzmiałby ten fragment, to jednak świat zapisany przez Terkela jest światem stabilnym. Książkę otwiera motto z Williama Faulknera. Nie da się jeść 8 godzin dziennie, nie da się pić 8 godzin dziennie, ani kochać się 8 godzin dziennie. Przez 8 godzin dziennie da się tylko pracować. I w ten sposób właśnie człowiek unieszczęśliwia siebie i innych. Przewija się w niej myśl z Freuda. Praca przynajmniej zapewnia bezpieczne miejsce człowiekowi w części jego rzeczywistości, w społeczeństwie. Więc w tym świecie lat 60. czy początku lat 70., które jeszcze uchwycił Terkel, największym, najgorszym nieszczęściem jest stabilny 8-godzinny dzień pracy, będący dziś marzeniem tych, którzy pracy nie mają wcale i tych, którzy mają jej za dużo. I to właśnie przejście od tego pozornie stabilnego świata, lub raczej jako tak zapamiętanego świata, świata socjalistycznej formuły fordyzmu do świata elastycznego, jest tematem projektu dokumentacyjnego, który realizuję wraz z moimi kolegami i koleżankami. I natychmiast chciałabym to zaznaczyć, ponieważ ten projekt bez nich byłby po prostu niemożliwy. Osoby po tej stronie to są osoby, z którymi projekt rozpoczęłam i które są absolutnie dla niego kluczowe. To jest Piotr Filipkowski, Hania Gospodarczyk, Ola Lejk, Karolina Mikołajewska, Karolina Sztandar-Sztanderska i pan Jan Rudziński, który co prawda nie brał udziału w projekcie, ale napisał bardzo fajną pracę magisterską wynikającą z tego projektu. A poza tym osoby, które ostatnio niedawno dołączyły, to jest Beata Charycka, Agata Dębek, Karolina Dunek, Agnieszka Nowakowska i Karolina Żłobecka. Myśmy plus studenci socjologii, których tutaj niektórych widzę i też bardzo chciałabym zaznaczyć ich obecność w tym projekcie, bo właśnie z nimi zaczynaliśmy. Część zresztą osób jak Hania Gospodarczyk, czy Ola Lejk, czy Karolina Mikołajewska też zaczynały jako studentki, a teraz są już całkiem samodzielnymi doktorantkami. Zaczynaliśmy jako seminaria badawcze prowadzone w Instytucie Socjologii UW. Potem realizowaliśmy wspólnie mały grant pilotażowy NCN-u, a teraz, teraz kontynuujemy to dzięki większemu grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. I tytuł projektu brzmi: Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji, archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu. Projekt realizujemy w Instytucie Socjologii UW we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Jest to projekt z pogranicza socjologii biograficznej z taką, można powiedzieć, oldschoolową historią mówioną. I jest to, jeszcze raz chciałam podkreślić i będę to parę razy podkreślać, jest to projekt, którego podstawowym celem jest dokumentacja. Pytania badawcze są związane z nim, ale są swojego rodzaju byproduktem tego projektu. Więc w dalszej części mojego wystąpienia chciałabym powiedzieć trzy rzeczy. Jaka jest perspektywa, w którą pisujemy nasz projekt, jak pracujemy, jakie są nasze przykładowe i podstawowe rozpoznania na ten moment.
Zaczynając od perspektywy. Ja jeszcze raz podkreślę, naszym celem jest dokumentacja zmiany, która zaszła w świecie pracy pod wpływem zarazem prywatyzacji, jak i globalizacji polskiej gospodarki. Jako Polacy, mam wrażenie, mamy często tendencję do patrzenia na prywatyzację pod wpływem naszego doświadczenia, czyli przemian gospodarczych po 1989 roku, ale nikomu na tej sali nie muszę przypominać, że prywatyzacja jest procesem globalnym zachodzącym w gospodarce światowej od końca lat 70. i rozpoczynającym się w krajach zamożnych jako odpowiedź na kryzys gospodarczy. Wycofywanie się państwa z gospodarki wraz z magiczną formułą prywatyzacji miało być kuracją słabego wzrostu gospodarczego i nakładało się na rozwój idei neoliberalnych. Profesor Berthaud mówił wczoraj o różnych kapitalizmach. Istotne jest, że prywatyzacja w Europie miała różny kształt. Od takiego bardzo ostrego modelu thatcherowskiego w Wielkiej Brytanii po łagodniejszy w Belgii, Holandii czy RFN. W jednych państwach udział w sektorze przedsiębiorstw państwa był już w tym momencie niewielki, tak jak w Szwecji, Danii czy Holandii. W innych był duży, jak w Austrii, Włoszech, Hiszpanii czy we Francji. Im ten udział był większy, tym bardziej zmiana form własności, form zarządzania, form organizacji przedsiębiorstwa czy ich likwidacji była bardziej widoczna i dojmująca dla stosunków społecznych. Istotne jest jednak, że jakiekolwiek były w krajach zachodnich różne warianty prywatyzacji, to ta zmiana w tym zamożnym świecie zachodziła stosunkowo stopniowo. Podobnie jak globalizacja zachodziła tam stosunkowo stopniowo, a w Iranach zwiększający się udział międzynarodowych korporacji w gospodarce, co jest siostrzanym procesem prywatyzacji. Tymczasem w Europie Wschodniej doszło do zjawiska, które badacze nazywają kompresją czasu, kiedy te wszystkie procesy zaszły w mgnieniu oka. Zarówno prywatyzacja, jak i wejście zachodniego kapitału zachodziły też w nieuregulowanych, bardzo szybko zmienianych i w związku z tym nieprzejrzystych warunkach prawnych. Stąd o Europie Wschodniej mówi się często jako o poligonie doświadczalnym neoliberalizmu. Co więcej, ta kompresja czasu polega na tym, że równolegle zachodziła też głęboka zmiana polityczna. Inaczej niż w Ameryce Łacińskiej, tak, trochę wcześniej, czy na południu Europy, gdzie te dwa procesy zachodziły stopniowo. Demokratyzowano, potem prywatyzowano. W Polsce zmiany ekonomiczne zostały w pewnym sensie przesłonięte przez zmiany polityczne. I zakres jakby tej zmiany, wiem, że to nie specjalnie wygląda jak historia mówiona, ten slajd, ale on właśnie moim zdaniem wymaga ubiograficznienia, opowiedzenia tego, co się stało z losami ludźmi pod wpływem wejścia zagranicznego kapitału. Ta linia, powiedzmy bardziej pozioma, pokazuje poziom inwestycji zagranicznych na świecie, tak, średni, a linia przerywana pokazuje, jak szybko one weszły do Europy Środkowej i Wschodniej. I z punktu widzenia naszego projektu istotne jest, że historia prywatyzacji jest też historią prywatyzujących i prywatyzowanych. Ludzkich historii, które wpisują się w zmiany stosunków pracy, stosunków przemysłowych i strategii konfliktu, zmian form zabezpieczeń socjalnych i zmian form pracy. Jest historią ludzkiego doświadczenia, jednak bardzo ważne jest to, że ten polski kawałek świata jest coraz bardziej fragmentem historii globalnej, bo nowe formy funkcjonowania polskiej gospodarki stały się globalne. No i stąd ten projekt, którego można powiedzieć głównym celem jest zapisanie to, jak prywatyzacja i globalizacja wkraczają w życie pracowników wychowanych i socjalizowanych w dość zamkniętym, socjalistycznym świecie. Jak te życie reorganizują i wreszcie jak ta zmiana zostaje przez nich zapamiętana i oceniana. I teraz jak przechodzę do punktu drugiego, jak pracujemy. Więc zbieramy opowieści o życiu pracowników
produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, które zostały przejęte przez międzynarodowe korporacje do 1997 roku, bo do wtedy było po prostu najwięcej prywatyzacji w przemyśle. Po drugie, to jest bardzo istotne też jakby dla wniosków i dla tego, co znaczy dla tej kolekcji, tak, którą zbieramy, do przedsiębiorstw nadal istniejących. Tak? Czyli można powiedzieć do tych najbardziej successful, tak, przypadków polskiej prywatyzacji, tych przedsiębiorstw, które przetrwały. Z dwóch powodów. Można powiedzieć, jeden jest po prostu pragmatyczny, tak? To znaczy, że łatwiej jest dotrzeć, tak? Namierzyć te społeczności, bo one jakoś jeszcze, pomimo że część z tych ludzi już tam dawno nie pracuje, to nie jakoś tam przy tym zakładzie są. A druga kwestia jest taka, że to jest ten czas, powiedzmy od tych pierwszych, już bardzo dużo czasu minęło, w związku z tym jest czas na refleksję, tak? Na pracę pamięci nad tym, co się wydarzyło i nad miejscem zmiany w zakładzie pracy, we własnej biografii. I teraz tak, jeżeli chodzi o dobór przypadku, to będziemy mieli ich 12. Dwa to były te, które robiliśmy najpierw ze studentami, potem w ramach tego projektu NCN-u. Można je spokojnie odtajnić, tak, bo to żadna tajemnica, robiliśmy w Wedlu i w Hucie Warszawa. W tej chwili dobraliśmy 10 następnych, Hania dobrała razem z Olą, tak? 10 następnych przykładów, z których te, które są tu zaznaczone kursywą, to są te, w których już w tej chwili nagrywamy badania. To jest producent tytoniu, fabryka żarówek, zakłady celulozy i papieru oraz planowane na ten i na następny rok producent piwa, producent koncentratów spożywczych, producent kosmetyków, zakłady farmaceutyczne, producent opon, producent samochodów i cementownia. One zostały dobrane tak, żeby ująć zarazem zróżnicowanie najbardziej aktywnych inwestorów zagranicznych, tak, jak i zróżnicowanie przemysłu. I są w różnych regionach, te przedsiębiorstwa są w różnych regionach Polski. I teraz w każdym z tych, na temat każdego z tych zakładów zbieramy, powiedzmy, taką podstawową dokumentację dotyczącą jego historii na podstawie różnych danych zastanych, jak i przeprowadzamy w nich wywiady biograficzne. Te wywiady biograficzne zostają wszystkie archiwizowane w Domu Spotkań z Historią i powstaje tam kolekcja, która po zakończeniu tego projektu ma być docelowo dostępna dla innych badaczy, tak? Do jakichś tam celów, które oni będą chcieli realizować. Jeżeli chodzi o to, jak nagrywamy, to no nagrywamy, używamy formuły, która się nazywa w socjologii narracyjnym wywiadem biograficznym i została w socjologii, głównie jest związana z nazwiskiem Fritza Schütze, który się już przewijał, tak, w poprzednich referatach, głównie jako ten, żeby się odwołać, że ja tak nie robię. Tak? My używamy tej metody, ale można by powiedzieć, że ona jest, bo ona nie jest tylko metodą Fritza Schütze. Niemieccy historycy, Ludwig Hammer, Aleksander von Plato używają dokładnie tej samej metody do nagrywania z trochę innymi założeniami. Więc przede wszystkim nagrywamy swobodną opowieść, nieprzerwaną swobodną opowieść o życiu, a potem zadajemy pytania, które odnoszą się do tej opowieści, jak również wynikają z naszego kwestionariusza pytań, które dotyczą przede wszystkim charakteru pracy przed i po prywatyzacji i miejsca samej prywatyzacji w życiu i też relacji praca-dom. Staramy się nagrywać wywiady i to rzeczywiście bardzo ważny klucz doboru rozmówców z tymi osobami, które pracowały w trakcie prywatyzacji, jak również najlepiej w latach 80., tak, i jeszcze troszkę chociaż w latach 90., żeby ona faktycznie była elementem ich biografii, a nie tylko zasłyszanej historii zakładu pracy. I w ten sposób zbieramy materiał, który... Aha, i w każdym... jeżeli chodzi o to, w każdym z tych zakładów pracy staramy się dotrzeć do trzech typów rozmówców, bardzo prosto je dzieląc, bo jeszcze za chwilę powiem, dlaczego to tak wygląda, z robotnikami, pracownikami administracji i pracownikami szczebla managementu, tak, kierownikami.
I w ten sposób ten materiał, tak jak go można uporządkować, nadaje się powiedzmy do swojego rodzaju porównań czy analiz zarówno wertykalnych, tak, czyli pomiędzy tymi case'ami, przypadkami, jak i horyzontalnych dotyczących różnego typu doświadczeń pomiędzy powiedzmy robotnikami, pracownikami administracji czy pracownikami managementu. Można go sobie dzielić na kobiety, mężczyzn i wiek i tak dalej. Dobrze, i teraz ja tak mówiłam cały czas, że to jest projekt dokumentacyjny i tak dalej, ale jednak no tak, mamy też pytania badawcze, tak? Interesują nas różne kwestie i można powiedzieć, że u nas w zespole są takie dwa punkty ciężkości. One się nawzajem nie wykluczają, ale jednak pokazują dwa typy, powiedzmy, zainteresowań. Po pierwsze, część z nas interesuje sprawczość, podmiotowość lub jej brak pracowników w okresie przemian. Ich strategie przetrwania, wykorzystania zasobów, którymi dysponują w trakcie transformacji i konwersja tych zasobów na inne. Także umiejscowienie pracowników w relacjach władzy w przedsiębiorstwie przed i po transformacji. A do drugiej grupy, do której ja siebie bym zaliczyła, jest to rodzaj, powiedzmy, ja uważam, że to jest fantastyczny materiał do badania pamięci indywidualnej i komunikacyjnej zakładu pracy. Do tego, jakie epizody się zapamiętuje i jakie są istotne do dzisiaj. Jakie historie organizacyjne ci ludzie opowiadają i jaką one pełnią współcześnie formę w ich konstrukcji, współczesnej konstrukcji tożsamości. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Po pierwsze dlatego, że to są kwestie, które są często przykryte przez pamięć zbiorową o transformacji i politykę historyczną wokół transformacji, o której mówił Przemek Sadura przed lunchem. A po drugie są one moim zdaniem właśnie jakimś wskaźnikiem w stosunku do realnie istniejącego kapitalizmu dziś. Próbą uporania się z własną biografią pracowniczą i wpisania jej w nowe ramy tego istniejącego kapitalizmu. Są także jakimś sposobem oddania moral economy, tak, tych ludzi, jakiejś ich wizji dobrej pracy, czy dobrej etyki pracy, czy dobrej gospodarki. I to jest ten wymiar, wymiar pamięci, to jest coś, co odróżnia dosyć mocno nasze badania od prac socjologicznych na temat prywatyzacji, które prowadzono w latach 90., czy tak fantastycznych książek jak Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę, czy Adama Mrozowickiego, książka Coping with Social Change, w której on analizował opowieści pracownicze, robotnicze ze Śląska w latach 90. My wracamy jakby do ludzi, zmuszając ich do pracy nad własną biografią i do powiedzenia nam pewnego podsumowania, spuentowania z ich perspektywy jednego z najważniejszych rozdziałów w historii Polski. I teraz przechodzę do punktu trzeciego. Przechodzę do punktu trzeciego, czyli do rozpoznań. To jest tak, że w tym zespole, powiedzmy, każdy ma jakąś swoją działkę i niektóre z tych przedsiębiorstw, które tu są, otrzymają lepsze, powiedzmy, lepszą dokumentację, głębszą, a część będą stanowić tylko pierwsze podstawowe rozpoznania, które no, może mi się kogoś będzie udało namawiać do tego, żeby iść głębiej. Dwa przedsiębiorstwa, które rzeczywiście są głęboko zrobione, czy mają szansę. Jeden to są zakłady Wedla. Karolina Mikołajewska napisała na ich temat świetną pracę magisterską i mam po prostu nadzieję, że ona będzie to robić dalej i zrobi o nich książkę. Długo się zastanawialiśmy, kto napisze tą książkę, ale już wreszcie wiem. Zrobi to Karolina. Karolina w swojej pracy magisterskiej badała strategię czy opowieści kierowników, tych socjalistycznych kierowników, którzy nagle stali się z dnia na dzień kapitalistycznymi kierownikami. Pokazywała swojego rodzaju oswojoną kolonizację zakładu pracy poprzez PepsiCo, dzięki robioną rękami socjalistycznych menadżerów. Do tego wrócę jeszcze potem. A drugą takim zakładem, który ma szansę na bardzo porządną monografię, jest producent tytoniu, już nie powiem gdzie. Te badania robi Hania Gospodarczyk, która się tam chowa. I Hania będzie te zakłady, polskie zakłady tytoniu, mam nadzieję, porównywać z
podobną prywatyzacją, która zaszła w Maroku. Tak? Dzięki temu, że Hania mówi różnymi językami, będzie mogła te dwie sposoby prywatyzacji, różne sposoby jej, powiedzmy tego, w jaki sposób ten sam koncern jest na różny sposób oswajany w różnych kulturach. Tak? Będzie mogła i przez różnych pracowników będzie mogła to pokazać. Teraz ogólne uwagi, to powiedzmy takie case'y szczegółowe, tak, żeby pokazać Państwu, co robimy, a teraz ogólne uwagi dotyczące całego projektu. Najpierw ogólne, nie dotyczące jeszcze samego materiału. Po pierwsze, to co widać, to z czym się spotykamy, to jest po prostu brak dobrej, przejrzystej dokumentacji dotyczącej historii tych zakładów na poziomie lokalnym. Ja jestem w połowie historykiem, więc bardzo lubię, chodzić do archiwów, ale również doceniam tak, znaczenie danych zastanych. I jeżeli chodzi o historię tych prywatyzacji, to można sporo znaleźć w archiwach centralnych, tak, jak archiwa NIK-u, Ministerstwo Skarbu Państwa i tak dalej, tam można znaleźć. Natomiast czy dany zakład pracy zachował swoją dokumentację, czy nie, zależy właściwie tylko i wyłącznie od nowego właściciela. Tak? Czasem się zdarza, jak w przypadku Hani Kejzu, że oni oddali to po prostu do archiwów lokalnych, tak? W związku z tym nie ma problemu z tym. Natomiast jest tak, jak w innych zakładach, że te albo to wyrzucają, albo gdzieś leży w piwnicy i zalewa to woda, tak? Całą historię, jakby lokalna historia zakładu pracy. I to jest bardzo istotne, bo chciałam zwrócić Państwu uwagę, że żyjemy w państwie, które bardzo mocno podkreśla, nie wiem, z taką pieczołowitością to, że należy dbać o dziedzictwo narodowe. Tak? Wydaje też jakieś nieprawdopodobne pieniądze na przechowywanie, udostępnianie i tak dalej, nie wiem, teczek służb specjalnych i tak dalej. Natomiast dziedzictwo przemysłowe zostało totalnie niezauważone, tak, w trakcie tych bardzo szybkich zmian przekazywania tych przedsiębiorstw w ręce prywatne. I to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest kwestia dostępu do tych zakładów pracy. Powiedziałabym, że nasze doświadczenie tego, czy te korporacje chcą z nami współpracować, czy nie chcą, jest 50-50%. To nie jest tak, że wszyscy są strasznie źli i nie chcą nas puścić. Nie. Zdarza się tak, to są głównie w tej chwili działy PR-u, także one rozmawiają, udostępniają, ale zdarza się tak, że tego kompletnie nie chcą w żaden sposób zrobić, odgradzając jeszcze bardziej tą lokalną historię od badaczy, dlatego, z powodów, które powiedzmy są nieprzejrzyste. Myślę, że my dla nich jesteśmy nieprzejrzyści, oni są nieprzejrzyści i na wszelki wypadek ogłaszają, to był jeden z naszych ostatnich wypadków, a naprawdę doświadczona antropolożka napisała mi w końcu maila, że ona nigdy w życiu nie spotkała się jeszcze w społeczności lokalnej z tak wielką niechęcią. Wyobraźcie sobie, małe miasto, jedyny zakład pracy, jedyny pracodawca, korporacja odmawia wstępu. Mówią, że nie, może za rok, albo może ten, ale w każdym razie na pewno nie teraz. W związku z tym mówimy, okej, to będziemy rozmawiać z byłymi pracownikami, no nie ma problemu, możemy szukać dalej. Okazuje się, że byli pracownicy też nie chcą udzielać rozmowy, dlatego że ich rodziny pracują w tym zakładzie. W związku z tym okej, jest bardzo dużo różnych sposobów docierania do rozmówców i to się w końcu jakoś tam udaje, tak, nagrywać. Natomiast i nie mówię tego głównie po to, żeby się skarżyć, ale po to, żeby zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy nagrywamy te historie, dlatego się posłujemy tym takim bardzo prostym kluczem, że chcemy mieć ludzi, którzy w okresie prywatyzacji byli na tych trzech, zajmowali powiedzmy te trzy piętra, czy mieli te trzy punkty widzenia na zakład pracy, a nie mamy szans mieć pełnej struktury powiedzmy zakładu pracy i struktury zatrudnienia i według niej celowo dobierać rozmówców. Dobrze, i teraz jeżeli chodzi o, przez ostatnie 5 minut, jeżeli chodzi o główne hasłowo, takie główne dotychczasowe rozpoznania, w tej chwili mamy nagranych powiedzmy około 50 wywiadów, jeszcze tak będziemy, to jest ten materiał, którym się w tej chwili posługujemy, musimy nagrać około 80 wkrótce. Po pierwsze, to, co już zauważyliśmy w trakcie, chociaż powinniśmy o tym pomyśleć wcześniej, że de facto robimy nagrania z ostatnim pokoleniem, które wiązało swoje życie z jednym zakładem pracy.
Tak? To chciałam bardzo, bo myśmy chcieli, szukali poprzez ten klucz, czy oni pracowali w czasach prywatyzacji, ale okazuje się, że to są w większości ludzie, którzy są urodzeni w latach 50. lub trochę wcześniej. Tak? I to są ci, którzy przepracowali bardzo często w tym jednym zakładzie pracy całe swoje życie. Bardzo często zawdzięczają mu awans, tak, zawodowy. Bardzo też często, znaczy często, czy zdarza się, tak, że dostawali się do tego zakładu pracy, szczególnie jeżeli to był zakład pracy, który miał przedwojenną historię, poprzez konekcje rodzinne i poprzez historie rodzinne. W związku z tym w niektórych zakładach, tak jak w Wedlu, są całe rodziny, tak, które mają jakąś tam pamięć komunikacyjną o tych zakładach. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia nostalgii, powiązana z tym nostalgii za PRL-em, która się pojawia i przewija w tych właściwie wszystkich wywiadach, ale nie w takim banalnym sensie komuno wróć, tak, albo że za komuny było lepiej i tak dalej, bo tak nie jest. My nagrywamy sporo członków Solidarności, którzy opowiadają o tamtym świecie, powiedzmy lat 80. w kategoriach konfliktów, przepychanek z władzą i tak dalej. Natomiast ten świat, oni nie mają problemu w ocenie, powiedzmy, moralnej tamtego świata. Tak, my nie pytamy zresztą prosto o ocenę, raczej prosimy o powiedzenie swojej historii życia, ale ten świat jest dla nich zrozumiały i oswojony. Tak? Jest światem w tym sensie dosyć stabilnym. I zakład pracy jest w tym jest w tych wywiadach szalenie ważny, bo jest takim stabilnym punktem, wokół którego ogniskuje się, można by powiedzieć, czy tak, ogniskuje się ich narracja o życiu, o ich istnieniu w tym świecie, w takim mikroświecie zarówno tego zakładu pracy, jak i związaną z nim całą socjalistyczną gospodarką niedoborów i takim dziwnym socjalistycznym welfarem, który wokół tych zakładów był budowany. I tu można powiedzieć, że w tych wywiadach te potwierdzenia różnych badań, jak Dan, czy Narojka wcześniejsze, czy Małgorzaty Mazurek, znajdują odzwierciedlenie. Natomiast w tym momencie, kiedy opowiadają o przemianach, to opowiadają o nich w różnych konwencjach i to zależy od rozmówcy. I to wcale niekoniecznie się rozkłada, powiedzmy, pomiędzy warstwy, ale mamy za mały materiał, tak, żeby to mówić właśnie w kategoriach nasycenia, więc mogę powiedzieć tylko powiedzmy, o rozpoznawalnych w tej chwili konwencjach. Jest to taka konwencja, powiedzmy, przygody, można by powiedzieć, poznawania innych ludzi, nabywania nowych umiejętności, tak, to się pojawia. Druga jest przetrwania i dawania sobie rady, tak, przypominająca często sposób, w jaki oni opowiadają, jak to tam sobie dawali radę, szczególnie kobiety w PRL-u, tak. I wreszcie utraty, tak? Utraty zakładu pracy, szczególnie charakterystyczne dla osób, które odeszły z tego zakładu przed osiągnięciem wieku emerytalnego. I co jest bardzo ciekawe, ta kategoria jakby utraty, ona jest niezależna od tego, czy tym ludziom się powiodło, czy się nie powiodło po tym, jak z tego zakładu odeszli. I co więcej, im w ogóle wszystkich, można powiedzieć, tym się dosyć udało w porównaniu z innymi Polakami, dlatego że oni mieli dosyć długo pracę, jeżeli odchodzili, to odchodzili na wcześniejsze odprawy emerytalne i tak dalej. W związku z tym to tam, tak nawet jak były zwolnienia, to oni coś z tych zwolnień mieli. Ale pan Janek Rudziński w swojej pracy właśnie porównywał trzy biografie z członkiem Solidarności, z członkiem PZPR-u, którzy byli, można powiedzieć, dosyć wysoko, tak, w hierarchii zakładu pracy, jak i ze zwykłym robotnikiem, którym każdemu w jego, powiedzmy, tam trajektorii życiowej się udało, ale właściwie dla wszystkich ten zakład pracy był podstawową ramą tożsamości, podstawową ramą odniesienia. I to, co jest istotne, że wizja tamtego świata jest punktem odniesienia do ocen współczesności, o czym już chyba nie mam czasu, tak, mówić, bo powinnam kończyć. Więc nie, bo musiałam, mam długi cytat, to nie będę go cytać, mogę go potem powiedzieć. Potem to, co jest istotne, tak, i to jest przedostatni punkt, że prywatyzacja wywołuje, sama prywatyzacja, ten moment prywatyzacji, wywołuje, powiedzmy, bardzo różne reakcje, tak, i czy ma różne konsekwencje ze względu na, no, powiedzmy, i na indywidualne losy, ale też, powiedzmy, jakieś umiejscowienie w strukturze zakładu pracy, gender, wiek, tak, i różne posiadane zasoby. I tak jak mówiłam, mamy za mało materiału w tej chwili, żeby mówić o nasyceniu, tak, do różnych grup, natomiast jest jedna taka, w której ja już mogę się pokusić o generalizację. I to jest grupa tych właśnie socjalistycznych kierowników i menadżerów oraz, uwaga, przepraszam, związkowców, tak, z tamtych lat, którzy mają istotne w trakcie prywatyzacji
pozycje, tak? Jak na ten zakład pracy, negocjacyjne z inwestorami, którzy przychodzą z zewnątrz. Czyli oni nie decydują de facto, tak, o kształcie tej prywatyzacji, ale mają jakieś swoje pomysły na temat tego, jak uratować te upadające zakłady. Wchodzą w negocjacje z różnymi aktorami, no a potem dzieje się jak dzieje. I teraz to, o czym można mówić, tak, i to jest bardzo mocne, silne właściwie w narracjach tych grupy, to z jednej strony takie opowieści o bardzo silnym emocjonalnym zaangażowaniu w ten proces i następnie głównie rozczarowaniu. Tak? Bo nawet jeżeli to są zakłady, które się udało uratować, tak? które istnieją, ale oni wszyscy mają poczucie, że to nie miało być tak. To miało być inaczej. Oni oczywiście nie wiedzą tak naprawdę, jakby to miało być, ale nie mają poczucia, że ten porządek, w który oni współtworzyli, tak? I to bym chciała bardzo może, czy mają poczucie, że współtworzyli, załogi uważają, że oni współtworzyli przede wszystkim. I dlatego chcę skończyć rzeczywiście cytatem, który jest opowieścią kierownika o konsekwencjach prywatyzacji w Wedlu. Konsekwencjach, to znaczy ta prywatyzacja już przeszła, ale natomiast następnie koncert, który przejął Wedla, który był konglomeratem różnych zakładów, kilku, tak, poza samą fabryką czekolady, zaczął to dzielić i sprzedawać. I on mówi, zaczął się proces podziału na cztery firmy. No, to było tak, że trzeba było sprzedać ośrodek kolonijny, trzeba było oddać dom wczasowy. To była duża willa z jedzeniem świetnym. Został przekazany. Żłobki, przedszkola, wszystko musieliśmy przekazać do gminy. Służba zdrowia przekazana. Dwie kamienice zburzone z zapewnieniem ludziom nowych mieszkań, żeby można było przesunąć rogatkę, w której teraz jest pijalnia czekolady. Następna kamienica w tej chwili stoi pusta, ale trzeba było też szybko wykwaterować ludzi. To pewnie było z 60 rodzin. Ja nie zdążyłem. 20 jeszcze zostało, to kto inny później po mnie kontynuował. To była porządna kamienica, gdzie bardzo trudno było namówić ludzi do tego, żeby w końcu zrezygnowali i się wyprowadzili. Zresztą tam też mieliśmy mieszkania dla naszych pracowników i grono pracowników tam też mieszkało. A też w tych dwóch, które były zburzone, to były pobudowane jeszcze przez Jana Wedla i masę pracowników mieszkało tam naszych. Ja to nazywam, że te winogrona musieliśmy oczyścić, prawda? Żeby już nic nie przeszkadzało. Był to trudny proces. Czyli jak to wszystko zostało oczyszczone z tych winogron, no to zostały cztery czyste zakłady. No i wtedy następuje podział. Te zakłady zostały sprzedane, tak? Oczywiście to był bardzo trudny okres, chyba najtrudniejszy, bo nie tak był trudny ten okres prywatyzacji, chociaż on też niósł też wiele rozterek, pretensji i takich nie wiadomo, w którym kierunku pójść. Ale była nadzieja, że coś się zmieni, że będzie lepiej. Natomiast ten okres tego podziału było widać, że to już jest rozbicie, rozczłonkowanie i tak do końca gdzieś tam w perspektywie lat zgubienie marki, on rozumie to i dalej z tego układu, zgubienie firmy jako takiej, tej firmy, w której na swój sposób uratowanie, tak? On się angażował w firmy, z której był związany od, nie wiem, lat 18 czy 19, kiedy w latach 60. zaczął tam pracować i cały ten system socjalny tej fabryki de facto budował, tak? A później bardzo szybko następuje zmiana, w której ten system zostaje rozmontowany i to jest coś, z czym ta warstwa ludzi musi się w jakiś sposób w swojej pracy biograficznej uporać. I takie, powiedzmy, fragmenty z tych wywiadów, takie tropy interpretacyjne, nie wiadomo, w którym kierunku pójść, tak? Nie wiadomo, co idzie. To jest, ja bym powiedziała, polska wersja korozji charakteru, tak świetnie opisanej przez Seneta, tak, polskiego elastycznego kapitalizmu, która stawia ludzi przed wyborami, w których oni nie mają tak naprawdę moralnego porządku, w których mogliby ich umieścić, bo jest to jakiś tam projekt przyszłości, tak? W którym oni tak naprawdę nie wiedzą, jak ta przyszłość powinna wyglądać, a całą przeszłość, do której się mogą odnosić, zostawiają gdzieś z tyłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Joannie Wawrzyniak. Myślę, że też możemy sobie pozwolić na dwa pytania. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Pan. Mateusz Skowronek.
Bardzo ciekawa perspektywa, wydaje mi się, pokazania prywatyzacji z perspektywy prywatyzowanych. A chciałem zapytać, czy myślałeś może, czy myśleliście może o tym, aby wzbogacić to badanie o perspektywę prywatyzujących, tak? Czyli powiedzmy przykład PepsiCo, osób, które zajmowały się prywatyzacją właśnie z ramienia PepsiCo. Jak one przeżywały to doświadczenie i jaką one mają perspektywę na ten proces? To jest super pytanie, bardzo za nie dziękuję, bo dzięki temu mogę mój cytat wykorzystać, czy jeden z nich, którego nie zdążyłam, więc docelowo tak, w tym projekcie to, co jesteśmy w stanie zrobić, to z trudem i bólem, tak, naprawdę prześlizgujemy się przez wywiady z tą grupą. Grupa, są dwie co najmniej, które są jeszcze fajne do nagrania. Po pierwsze wywiady w rodzinach, tak, czyli wywiady z następnym pokoleniem, ale rzeczywiście z punktu widzenia prywatyzujących jest ważne. Myślę, że taką istotną grupą to nie są ci cudzoziemcy, tak, przyjeżdżający, ale ekspaci, którzy przyjeżdżają i którzy są narzucani przez te firmy, bo oni znają Polski, jednocześnie choć trochę polskie realia, a jednocześnie są tak sformatowani, że korporacje im wierzą, ufają. I istotne jest, że ten ekspat stanowi taką bardzo, powiedzmy, figurę, nawet bardziej niż cudzoziemiec, częstą w tych wywiadach, które my nagrywamy, taką figurę, powiedziałabym, dosyć znienawidzoną. I tu ten fragment mówi kobieta też z Wedla. Jak ma się rodzinę, ma się dzieci, to się idzie do dzieci, a nie siedzi w zakładzie. Do dziś pracują do godziny 19, nie wiem, co robią, proszę pana. Wielki specjalista przyjeżdża z Anglii czy tam skądś. Jego praca polega na tym, że jak on dostaje jakieś polecenie, to tylko przekazuje, co ma zrobić. On siada do komputera i tylko albo gra w szachy, albo sprawdza, gdzie weekend ma spędzić, albo gdzie najtaniej na następny weekend pojechać, albo do Anglii, albo do Paryża. Och, taka praca tych specjalistów w tej chwili. Tak, to jest taka figura, że oni nie dbają o zakład pracy, dlatego i to się tam pojawia, dlatego że oni muszą często, bo oni się często zmieniają, tak? Przyjeżdżają na 2 lata, mniej więcej, to w związku z tym oni się nie wiążą, tak jak ci nasi rozmówcy z tym zakładem na całe życie, ale nie dbają w ogóle o nic, tak? Ani o rodzinę, o dzieci, to są ludzie, którym nie można powierzyć, tak? Z istotnych obowiązków. I dlatego zbadanie rzeczywiście tej historii ekspatów i spojrzenie na zakład pracy z ich punktu widzenia jest bardzo ważne, tak? Ale to w przyszłości. Jeszcze Przemek Stadła. No tak, znaczy myślałem, że nikt się nie zgłosił, a mam takie pytanie trochę w poprzek tego, o czym mówiłaś, ale najpierw to chciałem powiedzieć, że w ogóle to jest super projekt i bardzo się też cieszę, że wiem już, kogo męczyć o książkę o Wedlu, bo o tym rozmawialiśmy kilka razy, ale chciałem zapytać o taki wątek, który... Może to jest techniczne, ale ważne, czy zwracacie uwagę na prezentyzm tych narracji, bo kiedy czytałem Dan, czyli prywatyzując Polskę, to miałem wrażenie, że tam, znaczy coś umknęło w związku z tym, że jednak większość tych badań jest prowadzona kilka lat po prywatyzacji, czy znaczy nie ma tak z pierwszej ręki, bez prezentyzmu, dostępu do tego, jakie oczekiwania były wiązane z prywatyzacją. I ponieważ wy już długo robicie te wywiady, to zastanawiam się, czy dałoby się zauważyć, że zmiana dyskursu wokół prywatyzacji oddziałuje też na to, jak opowiadany jest ten moment, prawda? Bo był moment, kiedy nie dało się krytykować prywatyzacji w ogóle, tak? Potem krytykowano ją, ale krytykowano ją poprzez ten dyskurs złodziejskiej prywatyzacji. Prywatyzację można było krytykować pod warunkiem, że się powiedziało, była nieuczciwa, bo to nomenklatura, bo to obcy kapitał, bo to... prawda? A teraz mam wrażenie, że powoli można krytykować prywatyzację jako po prostu strategię ekonomiczną i to może wpływać na to, jak się zmieniają te narracje. To jest bardzo ważne pytanie, ale myślę, że tak, że my jednak, znaczy nagrywamy długo, ale nie tak długo, 2010 roku, tak? Więc to nie jest taka tak mocna perspektywa, która by wpłynęła, tak, na jakieś takie zmiany. To jest pierwsza, to jest jakby część odpowiedzi na twoje pytanie. Drugie,
Są, jakby można powiedzieć z grubsza, są dwie szkoły w historii mówionej, czy w socjologii biograficznej. One oczywiście, tak nie jest, że badacze, którzy się posługują tym narzędziem, myślą, że która z nich jest tak naprawdę prawdziwa, ale jeżeli postawić dwa pola, to jedni mówią, że okej, to jest jednak jakieś okno do rzeczywistości społecznej, które jest, można by powiedzieć, jakoś przykryte, tak, dyskursem współczesnym, ale jeżeli mamy odpowiednie narzędzia, no to tam do tego dotrzemy. A drugi jest, że to jest właściwie tylko i wyłącznie współczesna konstrukcja tożsamości. Więc gdybym ja miała gdzieś się postawić, to jestem jednak po tej stronie. Tak? To znaczy, mnie się wydaje, że ci ludzie opowiadają o tym, co jest dla nich ważne. Tak? I opowiadają to ze swojej perspektywy. Co więcej, same, powiedzmy, techniczne kwestie dotyczące prywatyzacji, one rzeczywiście są bardzo istotne dla tej grupy, o której dzisiaj mówiłam, kierowników, menadżerów, związkowców. Tak? I to jest rzeczywiście ciekawe i o tym będziemy teraz mocniej pamiętać, patrząc na ten. Natomiast im, jak powiedzmy, niżej, tak, w strukturze zakładu pracy, tym nawet samo słowo prywatyzacja, tak, się niespecjalnie nie może powiedzieć. A kiedy przyszli Niemcy, tak, albo kiedy przyszli Francuzi, to jest taka kategoria, której się używa. Też dlatego tak istotna jest ta pierwsza faza tej swobodnej, narracyjnej opowieści, kiedy my nie narzucimy im słów, tak, i dzięki temu możemy te kategorie lokalne potem...